Artem? Obecny. Patryk? Jestem. Timur? Obecny. Laila? Nie ma. Co? Jak to jej nie ma? Bez Laili w klasie jest tak spokojnie. Bez niej życie jest lepsze. Spokój. Laila nigdy się nie spóźnia ani nie opuszcza lekcji. Musiała zachorować. Nauczycielu Mike, Diany też nie ma, chociaż umówiłyśmy się, że będziemy razem chodzić do szkoły. Diana? Nie ma. Dobra, jak Diany nie ma albo się spóźnia, to nic dziwnego. Musiała oglądać film ze Smajlikiem do późna. Dimo, uspokój się, Smajlik jest w szkole, ale Diany nie ma. Dobra, powinienem zadzwonić do Laili i zapytać, jak się czuje. Zaczynamy lekcję. Rany to normalne? Wysłałem jej 50 wiadomości, ale nie odpowiada. Zadzwonię do niej. Uspokój się, ona jest na lekcji. Nie obchodzi mnie to. Ma wyłączony telefon. To logiczne, jest na lekcji, to wyłącza telefon, żeby nikt jej nie przerywał. Pogadacie na przerwie. Nie obchodzi mnie to, ona musi odpowiadać na moje wiadomości, chodźmy. Ale gdzie? Do 10 klasy. Ale po co? Po Dianę. Ale przerwiesz lekcję. Max, ciebie może nie obchodzić, że dziewczyna nie odpowiada, ale mnie obchodzi. Koszakorze! Zielona, oni się nami nie interesują. Musimy chociaż spróbować, Max jest wolny, chodźmy. Chłopaki, macie takie wysportowane nogi. Znowu wy! Mówiliśmy wam, żebyście się trzymały od nas z daleka. Co, a to chociaż jestem wolny, nie będę się z tobą umawiał. Przestań za mną chodzić. Chłopaki, czemu jesteście tacy niegrzeczni? Powiedziałyśmy wam komplement. Max, widzę, jak czasami na mnie patrzysz. Czemu jesteś taki nieśmiały? Max, a czemu jesteś taki nieśmiały? Taki jestem. Dajcie nam spokój. Zielona, to nie fajne, znowu nas olali. Nieważne, na przerwie spróbujemy z futbolistami. Koszykarze nas olali, czas na futbolistów. Halo, tu nauczyciel Mike. Laila nie przyszła dzisiaj do szkoły. Dziewczyny, szczerze mówiąc, jestem w szoku. Nauczyciel Mike bardzo martwi się o Lailę. Nie przejmuje się Dianą. Tak, Diana też mogła zachorować, a on mówi tylko o Laili. Zachorowała? Co, nie wróciła wczoraj do domu? Co? Nie było nocowania w szkole. Okłamała was. Aha, idealna Laila nie jest taka idealna. No niby idealna uczennica, a tu proszę bardzo, o, taka jest. Nauczyciel Mike, muszę pogadać z Dianą. A Diany tutaj nie ma. Dobra, przestańcie pisać. Czy wiecie, gdzie jest Laila? Nie wiemy, nauczycielu Mike. Nie obchodzi nas Laila. Króliczki, gdzie Diana? Jak widzisz, Diany nie ma w szkole, nie przyszła. Laila też, może są razem. Laila i Diana razem wyszły. Tak, serio? Przecież one się nie znoszą. Jak nie wiecie, gdzie jest Laila, to z powrotem pisać. Chłopaki, a wy nie przerywajcie lekcji. Dobra, Smajlik, chodź, Mike ma zły nastrój. Jak Diana przyjdzie, to powiedzcie jej, żeby zadzwoniła, nie odpowiedziała na 50 wiadomości. 50 SMS-ów, a Diana nie odpowiedziała. Dziewczyny, coś tu jest nie tak. Też tak uważam. Powoli, dziewczyny. O nie, lekcja się zaczęła. Nikogo nie ma. Diana, zrelaksuj się, jesteś zbyt spięta. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Czy rozumiecie, że mamy naprawdę duże kłopoty? Nie gadajcie tyle. Muszę się pomalować, żeby Smajlik niczego nie zauważył. My też musimy! Dziewczyny, nie no, nie ma lekcji. Czemu wciąż tu siedzimy? Mogłyśmy wrócić do domu. Dziewczyny, do jakiego domu? Zostały nam dwie lekcje. Nie idzie nam zbyt dobrze na chemii. Posłuchajcie mnie, żaby. Jeżeli was nie interesuje nauka, to nie oznacza, że innych też nie. Więc radzę wam się zamknąć. Gigi, czemu jesteś taka wściekła? Patryk nie dał ci buziaka? Przestań krzyczeć. Laila? Oh my god, co to jest? Niemożliwe. Patrzcie na tą dziennikarkę, gdzie spędzała czas. Co? Diana? Oho! Żaby, możecie być cicho? Nie mogę zrobić tego zadania. Gigi, uspokój się. Dziewczyny, patrzcie, Jana też tu jest. Jak to możliwe? Wow, te, które się nie znoszą, poszły tam razem. To jakiś żart. Laila, Jana i Diana spędzają razem czas? Może to jakiś artykuł Laili? Tak, dziewczyny, wyobraźcie sobie ten artykuł. Super, doskonała dziennikarka. Zawsze ma rację, a tym razem spędza czas z Janą, katastrofą tej szkoły. No właśnie, a do tego dołącza kapitan cheerleaderek króliczków, Diana.
One się nie zamkną. Mogłam zmienić szkołę. Każdy w szkole musi zobaczyć to zdjęcie. Nauczyciel Mike też. Oh my god, nigdy wcześniej nie byłam taka ładna. Ja za wiele nie naprawiałam. Tusz się nie rozmazał, podkład się trzyma. Dziewczyny, nie rozumiem, jak mogłyśmy się znaleźć na tej samej imprezie, a potem przyjechać do szkoły tą samą limuzyną? Wiecie, dziewczyny, miałam iść na randkę z moim chłopakiem, ale on postanowił nie przyjść. Nie mogłam wrócić do domu, prawda? A ja w ogóle nie pamiętam, jak znalazłam się na tej imprezie. Najpierw tańczyłam w domu, potem tańczyłam z koleżanką, a teraz jestem w szkolnej toalecie. Dziewczyny, a mi tak się znudził Smile, że postanowiłam, że będę teraz dużo imprezować. Tylko tego nie słyszałyście, ani słowa Smile'owi. Dziewczyny, co się tak patrzycie? Musimy wymyślić, co robimy. Nie możemy w szkole tak wyglądać. Dziewczyny, mogę napisać fajny artykuł. Trzy były najlepsze przyjaciółki, ponownie zjednoczone. Co zjednoczone? Ja tak nie chcę. Jana, uspokój się. Musimy naprawić tą sytuację. W przeciwnym razie cała szkoła będzie się z nas śmiać. Tak jakby przyszły trzy imprezowiczki. To nie wyjdzie dobrze. Dziewczyny, wy nie wyglądacie zbyt dobrze. Ale ja całkiem, całkiem. Layla, jesteś taka pewna siebie. Ciekawe, co powiesz nauczycielowi Mike'owi, kiedy go spotkasz. Wiecie, dziewczyny, powiem nauczycielowi Mike'owi, że jestem dziś w takim nastroju i chciałam się przebrać. I zaufajcie mi, on mi w to uwierzy. No i? Oho, dzwonek. No dobra, nie chcę, żeby cała szkoła widziała, jak wychodzimy z toalety. Dziewczyny, sądzę, że niestety zostaniemy tutaj na długo. Patrzcie na to zdjęcie, zobaczcie, widziałyście to? To Layla. Patrzcie na dziennikarkę Laylę. Patrzcie, jak trzy były przyjaciółki spędzają razem czas. Tak, może o tym powstanie artykuł. To dlatego Diana mi nie odpowiada. Siedzi z Laylą i Janą. Co? Diana, Jana i Layla razem? To niemożliwe. Kev, co się stało? Mówią coś o Dianie. Jak co? Diana odpoczywa, Smajlik jest w szoku. Raduj się, Dima, raduj. Żaby, o czym tak gadacie? Pokażcie nam. Zobaczcie, jak wasz kapitan drużyny spędza czas ze swoimi byłymi przyjaciółkami. Co? Dziewczyny, patrzcie. To dlatego Diana nie pojawiła się w szkole. No wyjdź, proszę, nie jesteś tu sam. Czemu ta toaleta jest zawsze zamknięta? Gigi, wyjdź, chcę siku. Patryk, chcę umyć ręce. Przyszłam tutaj zjeść. Karina, Smajlik niedługo będzie singlem. Nie, nie zostawi Diany. Zostawi, zostawi. Zobacz, jak Diana spędza bez niego czas. Widzę, że o czymś rozmawiacie, a jakieś zamówienie składacie. Ja zjem burgera. O nie, Gigi jak zwykle nie w porę. Ona chce do toalety. W szkole są inne toalety. Dziewczyny, słyszycie? Omawiają jakieś zdjęcia, ale my nie robiłyśmy zdjęć. My nie robiłyśmy zdjęć, ale nam robili. Co? Kto robił zdjęcia, Layla? Oh my god, może nie mają filmiku, bo tańczyłam na stole. Dziewczyny, uspokójcie się, na imprezie był mój przyjaciel dziennikarz i poprosiłam go, żeby zrobił mi kilka zdjęć. Layla, ale oni mówią o moich zdjęciach i moich. No, a może byłyście w kadrze? O, rety. No i co, Smajlik? Nie odpowiada, rany. Króliczki, wiecie coś? Nie, nie wiemy. Miała iść z nami rano do szkoły, ale nie odbierała telefonu. Smajlik, daj im spokój, dziewczyny nic nie wiedzą. Może się pokłóciliście i spędza czas bez ciebie. Spędziła go. W pełni. Nie odpowiada. Dima, to zły pomysł. Cicho, Kev. Smajlik, chyba musimy iść poszukać Diany. Słuchajcie, nie zamierzam jej szukać. Jeśli Diany za pół godziny nie będzie, to słuchajcie wszyscy. Zerwiemy ze sobą. Smile jest wściekły. Diana, to chyba koniec twojego związku. Dziewczyny, nie denerwujcie się. Poczekajmy do końca przerwy i wyjdźmy ze szkoły. Jutro coś wymyślimy. O rety, telefon mam wyłączony. Ciekawe, co do mnie napisał. A teraz mnie posłuchajcie. Jak oni zerwą, to ja się zwiążę z Dianą. To straszne. Gigi, przestań ciągnąć za te drzwi. Smajlik, chcę umyć ręce, ale drzwi są zamknięte. Może zawołajmy Majka, on ma dodatkowy klucz. O rety, dziewczyny, a co jak się zaprzyjaźniły? Wtedy jeżeli jedna z nich dołączy do drużyny, to jedna odpadnie. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, niczego nie wiemy. Diana by tak nie zrobiła, coś tu jest nie tak. Żaby są super, króliczki się rozpadną. Żaby są super, króliczki się rozpadną. Słuchajcie, mamy problem, Layla zniknęła. Naprawdę? Diana i Jana też, ale nie zniknęły, tylko spędzają razem czas.
Smajlik, nawet nie mów takich głupich rzeczy. Diana może i tak, ale Laila na pewno nie. Nauczycielu Mike, masz klucz? Toaleta jest zamknięta, a chcę umyć ręce. Niech nam pan da klucz, proszę. Patryk i Gigi, co wy jesteście ślepi? Dziękuję, nauczycielu Mike. Patryk, otwórz drzwi. Nauczycielu Mike, to prawda. Diana, Jana i Laila zawarły pokój. Były razem na imprezie. Dlatego nie ma ich w szkole. No cóż, jestem rozczarowany. A ty wiedziałeś, Smiley? Tak, dopiero 10 minut temu sam się dowiedziałem. No proszę, otwierają drzwi. Tak, nie wrócimy do domu. Dziewczyny, zajmijcie pozycję bojową. Bądźcie pewne siebie. No nareszcie... Witaj, nauczycielu Mike! A co tak na nas patrzysz? Czy coś jest na naszych twarzach? Po prostu spędzałyśmy razem czas. Tak, spędzałyśmy razem czas, ale to był zwykły przypadek. Po prostu przypadek. Wszystko przez przypadek. Spotkałyśmy się w klubie przez przypadek. Przyjechałyśmy do szkoły jedną limuzyną przez przypadek. Wszystko to przypadek. Laila, bardzo mnie rozczarowałaś. Nauczycielu Mike, ja nie chciałam. Nie interesuje cię moje 50 wiadomości, ale z nim się fajnie spędzało czas, tak? Mam rację? Smile, wyjaśnię ci wszystko później, dobrze? Diana, co to znaczy? Znowu się spotykacie? Czy teraz my jesteśmy przegrywami? Króliczki, zajmijcie swoje miejsca. Nie mam nastroju, tak spędzałyśmy razem czas. I co z tego? Ja cię wspieram, nie obchodzi mnie, że z nimi siedzisz. Diana i... Dima, proszę usiąść. Króliczki, wszystko wam później wyjaśnię. Nie martwcie się, nasz zespół nie ucierpi. Jakby co, to nic nie wyrzucajcie, a resztki wróćcie tu. Zjedzmy coś dobrego. Tak, zjedzmy coś smacznego. Umieram z głodu. Jana, nie spodziewałem się tego po tobie. Całą noc do ciebie pisałem, a ty nie odpowiedziałaś. I poszłaś sama na imprezę. Smajlik, rozumiem. To moja wina. Wracamy do domu. Wszystko naprawdę przez przypadek. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Pa, pa! Pa, pa!